Blisko 200 ofiar i tysiące rannych, wśród nich dzieci, to tragiczny bilans konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Dzisiejszy dzień jest najkrwawszym od jego początku. Zginęło 40 osób. Po spokojnej nocy dziś nad ranem między Izraelem a Palestyną doszło do kolejnej wymiany ognia. W nalocie sił powietrznych Izraela na Strefę Gazy zginęło 40 osób, w tym 8 dzieci. Wcześniej izraelskie wojsko zbombardowało dom najstarszego przywódcy Hamasu. Egipt otworzył przejście graniczne w Rafach, aby umożliwić przejazd osobom potrzebującym pomocy medycznej. Niosłem mojego małego chłopca, powiedział mi, że nie chce umierać, ojcze, małe dziecko. Hamas nie daje za wygraną. W ciągu ostatnich 6 dni ta palestyńska organizacja islamistyczna wystrzeliła około 3000 rakiet w stronę terytorium Izraela. Większość z nich została zestrzelona w powietrzu. Część spadła na budynki zamieszkałe przez cywilów. Słyszałem, jak moja żona krzyczy ze strachu, ponieważ słyszała otaczające ją odłamki. Dzięki Bogu skończyło się to cudem. Na ulicach dochodzi do starć między Arabami a Żydami. Atakowani są ludzie, palone samochody, plądrowane sklepy. Do tej pory zatrzymanych zostało setki osób. Do podobnych eskalacji konfliktu między Izraelem a Palestyną dochodziło już w 2008 czy 2014 roku. Jednak obecny zdecydowanie różni się od tych poprzednich. Tym razem mamy do czynienia z bardzo mocnym rozlaniem się też tego konfliktu na terytorium całego Izraela. Dotychczas tego typu sytuacje, nawet w czasie Wielkiej Intifady, dotyczyły głównie właśnie terenów zamieszkałych w większości przez ludność palestyńską. Tym razem protesty, starcia uliczne i akty przemocy zdarzają się na prawie całym terytorium Izraela, wszędzie, gdzie tylko mniejszość arabska zamieszkuje. Widzimy liczne przypadki linczów przedstawicieli mniejszości arabskiej. Zauważa politolog Jarosław Komorniczak. Bezpośrednią przyczyną tych tragicznych wydarzeń jest gwałtowny militarny konflikt między Izraelem a Strefą Gazy. Do tego dochodzą plany związane z przymusowym wysiedlaniem Palestyńczyków z ich domów. W tej chwili, gdybyśmy popatrzyli na mapę, te terytoria palestyńskie coraz bardziej się kurczą. W związku z tym myślę, że tak naprawdę część przynajmniej Palestyńczyków poczuła się w sposób taki dosłowny zagrożona tym, że nie będzie miała gdzie mieszkać. Mówi dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada kontynuację nalotów na Strefę Gazy. Będziemy nadal działać z pełną siłą. Uderzamy w organizację terrorystyczną miażdżącymi ciosami. Ktokolwiek podpalił ogień, otrzyma ogień. Także jeden z przywódców Hamasu, Ismail Haniyeh, oświadczył, że opór Palestyńczyków nie ustąpi. Czy ja nie widzę szybkiego rozwiązania, bo pokój się tworzy w głowie. Skoro w szkołach na zachodnim brzegu i w Strefie Gazy dzieci uczą się nienawiści do Izraela i jak dokonać przyszłych ataków terrorystycznych. Zaznacza dr Merceli Burdelski. Ataki rakietowe Hamasu na Izrael potępiły Stany Zjednoczone. Także kolejne państwa apelują do obu stron o zaprzestanie walk. Dziś sytuacją w Izraelu i Strefie Gazy zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ. We wtorek o konflikcie izraelsko-palestyńskim będą rozmawiać na nadzwyczajnej wideokonferencji ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. W obliczu trwającej eskalacji między Izraelem a Palestyną oraz niedopuszczalnej liczby ofiar cywilnych zwołuje na wtorek nadzwyczajną wideokonferencję ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Będziemy koordynować i dyskutować, w jaki sposób Unia Europejska może najlepiej przyczynić się do zakończenia obecnej przemocy. Napisał na Twitterze szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Tymczasem w Europie trwa manifestacja solidarności z Palestyńczykami. Kilkadziesiąt osób demonstrowało w Berlinie, Paryżu, Atenach, Londynie i Madrycie.